Cholera, jak bardzo wymowny jest ten napis. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Graczy w Auto Online. Dłuższa przerwa, tym razem spowodowana problemami technicznymi, zażegnana. Potraktujcie taką inwestycję. Coś, co kosztowało mnie tyle, co połowa mojego samochodu, no ale tym razem jak materiały się będą ciąć, no to oddaję sprzęt na gwarancję. Dobra, ale sporo wydane, ale nie jako, powiedzmy, forma jakiegoś podstawowego zwrotu, że to się nie ma zwrócić, kurde. Nie planuję, żeby to się zwróciło. Z narzędzie pracy, ja tam będę teksty pisał. A przy okazji, że sprzęt się nadaje do nagrywania materiałów na YouTube, no to chyba tym lepiej, nie? Ale dobra, Grand Theft Auto Online, wracamy z challenge'ami, choć też pojawił się pomysł grania z ekipą, jak najbardziej jestem za. To się rzeczy dzieją cały czas. Zresztą spójrzcie, kurde, ile koloru ma moja wakka. W ogóle tam muza. Nie, gdzie się zmieniało radio? Bo odnośnie muzy. No właśnie, to nie może być non-stop pop. Dobra, challenge czy ekipa? No, w tym odcinku challenge od Przema, czy Przem, 212, który teraz widzicie na ekranie. No, pozwoliłem sobie z racji takiej, że tam były trzy challenge, wybrać ten... No dobra, drugi to może nie, challenge Q. Zostały tyle samo łapek w górę, najwięcej ze wszystkich, więc... A poza tym, kurczę, jeszcze odnośnie tego drugiego challenge'a, czyli skoku do basenu z samolotu, bez spadochronu. Wydaje mi się, że już kiedyś coś takiego robiłem. I wydaje mi się nawet, że chyba tam była kwestia sporna, czy mi się udało, czy nie, bo chyba... W ilości prób się nie zmieściłem, albo nawet można powiedzieć, że prawie się zmieściłem, no bo uderzyłem chyba kantem sylwetki w brzeg basenu. I zginąłem, ale reszta ciała wpadła do wody, no to... Jeżeli pamięć mnie oczywiście nie myli, ale jak wiecie, jak to z moją pamięcią bywa, no... Czasami kiepsko po prostu. No ale okej, materiał testowy z nowego sprzętu w 1080p i rzekomo 60 klatkach na sekundę, ale no, jak wiemy bardzo dobrze, GTA Online nawet na PlayStation 4 nie jest w 60 klatkach, więc... No nie w tym materiale, będziemy to testować w innym, prawdopodobnie z Rocket League, który pojawi się tuż po materiale z Grand Theft Auto Online. Nie no, po prostu muszę sprawdzić, czy 60 klatek faktycznie na YouTubie działa i to jeszcze na moim kanale. Do którego powracamy. Regularnie, mam nadzieję, już teraz. Znaczy nie tyle, że regularnie będę powracał, no bo to by było słabe, ale... Już teraz po prostu nie będziecie musieli czekać miesiącami, a już tym bardziej latami, bo prawie do takiego stanu doprowadziłem. No ale oczywiście czynniki zewnętrzne, kochani. Nie tyle, że mi się nie chciało, czy nie miałem czasu. Po prostu, kurde, no nie mogłem. Autentycznie nie mogłem. To by było zbyt słabe w tamtym momencie. Zbyt dużo na głowie. Ale dobra. Challenge polegający na skoku do basenu z dużej wysokości, bez spadochronu. Czyli wypada się udać na lotnisko momentalnie. Tylko czy ja jeszcze pamiętam, gdzie się wchodziło w mapę, czyżby tu? Szybko, bo zaraz coś pierdyknę. No dalej. Dobra, tu. Nawet mogą być obrzeża. Ej, patrzcie, nawet nie spowodowano żadnej kolizji. Nieźle. Dobra. Ale tak, znowu radio. Może bez, a może klasycznie, no gdzie jesteś, kurde, Solwaksie, jesteś, dobra, ale no właśnie, do tego się nie należy bawić radiem w trakcie prowadzenia pojazdu. Może łatwo doprowadzić do zdarzenia drogowego. I połowa żalu wtedy, kiedy tylko nam się coś stanie, ale całość wtedy, kiedy zrobimy jeszcze krzywdę komuś innemu. No, chcielibyście żyć z wyrzutami sumienia? Ja nie, ja wyrzutów sumienia nie mam. Postaram się postępować zgodnie z kodeksem moralnym. I zazwyczaj mi się udaje. No. Dobra, tutaj zamknijmy ten temat lepiej. W prawo opowiadacie. Ej, nie walnąłem w tych policjantów. Nieźle. Ja naprawdę nie szukam zwady z wami. Serio. Ej, czy on do mnie nawraca? Nie. Co on robi? Co, parkujesz, tak? Na środku drogi. Nie, serio, tu widzę jakąś interwencję, ale... brakuje mu miejsca. Ewidentnie brakuje mu miejsca. No... No, zaraz się ktoś powinien ruszyć. Oj, no i co? Zastrzelili tam tego gościa, który was wzywał na ratunek. A tutaj się męczysz z wycofywaniem. Ej, dobra, sobie coś jeszcze normalnie na drodze nie robię, ale... No dobra, trochę za późno, ale chyba poskutkowało, pojechał. Ej, nie, jedźmy za tym mistrzem kierownicy. Ej, w sumie praktycznie od momentu, jak zabierał się za zawracanie, to w nic nie przytarł. Ale dobra, ci znowu jest interwencja. No, koleś, dajesz. No tam ludzie giną, no ej, dobra. Ciśnij, no przecież... A sorry, miałeś kumpla zabrać, tak? Czy co?
Nie, dobra, to inny rodzaj interwencji, ale ruszył z kopyta. Ej, czemu mnie? Co, no nie można policji śledzić? No wolność mediów, kurde. No dobra, w sumie ostatnio jestem podobno kiepsko. Autentycznie jestem tak zapracowany, że nie mam nawet czasu śledzić doniesień. Z kraju, a co dopiero ze świata. Choć to akurat bardziej z kraju. Podobno w kraju nie dzieje się dobrze. Nie, ale tego nie wiem. Inaczej sam fakt, że ja mogę to powiedzieć i nie spodziewam się tutaj wizyty ABW czy innych służb, to świadczy chyba o tym, że nie jest aż tak źle chyba, nie? No ale dobra, tak jak mówiłem, nie jestem na bieżąco i tematy polityczne zresztą zostawmy gdzieś na boku. Piękny kawałek. Nostalgiczny. Przypomina mi dobre czasy, kiedy GTA Online pojawiało się tutaj praktycznie na tym kanale. Co drugi, trzeci dzień. No ej, jakoś do tych 200 iluś tam odcinków dobiliśmy, nie? Wspólnie. Ej nie, serio, jeżeli ktoś po takim czasie to jeszcze ogląda, a jeszcze co więcej, jakby ktoś na to czekał autentycznie, na pojawienie się GTA Online, no normalnie serce rośnie. Dobra, tutaj w prawo. Nie, widzicie, policja jednak nie jest zawzięta, jeżeli chodzi o takie ściganie osób, które autentycznie nic nie robią. Czyli, no, strzał z shotguna i możemy go puścić wolno. No gorzej, jakby gościu trafił, no, by się tłumaczył, bo wszystko mam nagrane. W nowej, lepszej jakości. Ej, jakiś żywy gracz, po lewej. Pewnie mnie będzie próbował zabić, jak tylko polecę samolotem na odpowiednią wysokość. Ale właśnie, no już odnośnie samego challenge'a. Kurde, może być problem. Wieczorową porą trafić w basen. No dobra, jeżeli trafimy na jakąś luksusową dzielnicę, a taki mam plan... kogoś zabiłem. To jest dobra okazja do zmiany auta. Nie, jeżeli po prostu trafimy na luksusową dzielnicę i tam będzie basen podświetlany, no to okej, dobra. Może będzie nawet łatwiej trafić niż za dnia, ale... Dobra, wywalmy zwłoki. Kurde. Straszne. No ale cóż. Nie można oglądać do tyłu. Trzeba patrzeć tylko przed siebie. Dobra, może głosy też. Nie, ale w każdym razie po prostu, no nie wiem, czy będzie mi łatwo trafić, czy nie. Kurczę, teraz nawet nie pamiętam, czy Przem określił liczbę prób. Kurde, 5? 5? No dobra, uznajmy, że 5. Challenge oglądałem jakiś czas jeszcze temu. Przed rozstawieniem całego zestawu, bo uwierzcie, rozstawienie zestawu w przypadku totalnie nowej konfiguracji, no, nowego mieszkania i tak dalej, no to jest, no, długotrwała sprawa. Znaczy nie, to właśnie totalnie długotrwała, bo to ustawienie jest typowo tymczasowe. Po prostu działa. Ale no, czy jest wygodnie? No, niezbyt. I czy jest optymalnie? No, średnio. Więc trzeba będzie coś pozmieniać, ale póki co, jeżeli widzicie ten materiał teraz na kanale, jeżeli go oglądacie i słychać mnie dobrze, no to... Chyba test się udał i wszystko wyszło pomyślnie. Więc bardzo możliwe, że kolejny materiał z Rocket League też poleci z takim zestawem. Dobra, jesteśmy już na lotnisku. Teraz tak, to pamiętam z treści tego challenge'a, że tam chodziło o samolot, nie o helikopter. To troszeczkę zawęża moje opcje, ale spokojnie. Tutaj jest parę miejsc, gdzie samolot powinien znaleźć bezbłędnie. Oczywiście prawa autorskie. No dobra, pierwsza wtopa, nie ma Luxora. Ej, chyba jeszcze pamiętam nazwy. Pojazdów latających. Ej, dobra, jest i Luxor. Przeparkowali go? Kurde, dawno jak tutaj nie było. Wiele się zmieniło. No właśnie, jak wiele, no przekonamy się w trakcie pewnie. To wyjdzie w praniu. A tak naprawdę wszystkiego dowiem się pewnie dopiero w momencie, jak będę miał okazję zagrać z ekipą i autentyczny, żywy człowiek powie mi, co tak właściwie jest teraz innego. W GTA Online, no naprawdę dawno mnie to nie było. Ale też na własnej skórze pewnie szybko się przekonam, no bo jak wspominałem wcześniej, jak wróci regularność, to też częściej będę tutaj bywał w Los Santos. A dobra, mogę się już oderwać, prawda? Dobra. Ej, no to są autentycznie odruchy. Moje ciało pamięta, głowa nie, ale no ręce same chodzą, no schowałem pod wozie. Od razu, za pierwszym razem. Teraz mam nadzieję, że tak samo będzie ze spadochronem, choć nie, właściwie stop. Spadochron nie będzie potrzebny. To więc wręcz przeciwnie, żebym go przypadkiem nie otworzył. Dobra, jak z tymi basenami wyglądamy? No chyba, że się umówimy na basen Morza Śródziemnego i dygniemy na dynkę do oceanu. Nie, to by było oszukiwanie. Zbytnie pójście na skróty, ale dobra, luksusowa dzielnia, gdzie to było? Właśnie moment, czy ja miałem okazję, no właśnie, podróżować się z perspektywy pilota? No, zaiste ciekawe doświadczenie, zwłaszcza w słuchawkach. Ej, dobra, moment, bo zaraz to się zamieni w perspektywę terrorysty z 11 września. Dobra, moment, ale z tej perspektywy faktycznie, kurde, niewiele widać. Trzeba ją zmienić. Baseny.
gdzie was mogę znaleźć? Kurde, to są korty, tak? Dobra. Ale stop, może twardo do Michaela, do domu. Ej, dobra, tu jest parę basenów, ale tam jest taki duży. Pytanie, czy jest napełniony wodą. Dobra, ej, wiecie co? Najmądrzejszym rozwiązaniem byłoby tutaj... Ej, inny Luxor? Tam mi gdzieś przeleciał? Dobra, nieźle. Polecieć jak najwyżej. No dobra, gdzieś do przeciążenia, to może nie, ale dobra, wyskoczyć? I zobaczymy, gdzie jesteśmy. O kurde, nie tu. Tu nie chciałem być. Ej, a może? Moment, no mamy i basen. Nieźle. Ej, oj, żeby tam była woda. Oj, żeby tam była woda. Ej, autentycznie, no za pierwszym... No nie, no nie, to się nie może udać. Nie, to się nie uda. To się nie uda. No, a pytanie, czy ja tam miałem przeżyć? Bo znowu taka kwestia sporna się pojawiła, bo znowu jak gdyby wpadłem całością ciała teraz do basenu. No ale wpadając zawadziłem karkiem o brzeg i tak no... Tam normalnie by się skończyło to dekapitacją. Tutaj nie w tym przypadku. Aż gra nie jest aż tak realistyczna, ale... no dobra, próbujemy znowu. Tylko trzeba się jakoś dostać na lotnisko. Pospolita kradzież. No, jakby nie patrzeć, wizytówka GTA. No i od razu właściwa stacja radiowa. Dobra. Właśnie, jak wyglądamy z graczami na serwerze? Moment. O cholera, czemu tak tęczowo? Moment, sobie. Czemu tak tęczowo? Rozumiem, że to są jakieś inne ekipy. Tam widzę, ktoś ma symbol Boga. Na samym wierzchu, kolejny z brzegu, na samej górze. 43 level. Co to jest? Tam widzę jakieś gangi motocyklowe. Okej, czytam wasze komentarze. Wiem teraz, że oznaczenia znaczą coś zupełnie innego niż sądziłem. Okej, dobra. Ale takich kolorów to ja się tutaj nie spodziewałem. A może to jest obserwator po prostu? To oko. Wszechwidzące oko. Dobra, nie wiem, ale uznaczmy sobie właściwy cel, bo będę błądził niepotrzebnie zupełnie. A było naprawdę kurde blisko, no. Tylko pytanie, czy teraz będzie Luxor. Zobaczymy. Jak to zawrócić? Ja nie zawracam. Zresztą właśnie, jeszcze stan posiadania. Super lamy. 22 tysiące, o dziwo. Czyli coś tam jeszcze jest na koncie. Czyli mój bankier musiał podejmować całkiem racjonalne decyzje finansowe. Że jeszcze coś tam w ogóle jest. Dobra, dwóch gości przed nami. Ale nie będziemy z nimi wchodzić w żadne konflikty. Nie, serio. Powolutku, spokojnie, ale do celu. Czyli do wykonania challenge'a. Ale może motorem? Dobra, może nie. Czy chcę zagrać w tenis? Albo w tenisa? Nie. Dzięki. Miałem korty tenisowe jakoś, kurczę, no... No nie zapałałem nagle chęcią wykonania paru backhandów. No dobra, wbijamy się w sam środek kabały. Może nie zginę, dobra, uff. Aha, już tam widzę helikopter też jakiś krąży i to chyba nie policyjny. No dobra. Więc mam nadzieję, że nikt mnie w locie nie ustrzeli, jak będę spadał prosto do basenu. Ja, ale w sumie miejsce chyba dobre wybrałem. Mam wrażenie nawet, że to jest kurde dokładnie ten sam basen, na którego skakałem ostatnio. O ile skakałem. Nie wiem, wy to szczerze pamiętacie pewnie lepiej niż ja. Dużo się wydarzyło. Zbyt wiele nawet można powiedzieć, kurde. Nie, ale muzyka w dalszym ciągu, nostalgicznie, ryje, baniak, nie, serio. Może lepiej bez muzy? No nie no, wtedy pozostaje was tylko z moim głosem. No to już trochę gorzej. No nie pałam zbytnim optymizmem, kiedy słyszę swój własny głos, więc każda próba edytowania materiału dla was też łączy się z pewnym bólem dla mnie, tak osobiście. No ale z drugiej strony ten głos wystąpił w reklamie ostatnio. No, z tego co słyszałem, to reklamę usłyszało, coś inaczej, reklamę widziało, bo to reklama internetowa, czyli forma audiowizualna jak najbardziej, ale mój głos usłyszało ponad 500 000 ludzi, kurde. Nawet w komentarzach się pojawiały też od was takie głosy, że mój głos był słyszany gdzieś tam. Albo że koleś ma taki sam głos jak ty, no tak, ma identyczny głos jak ja, no bo to jestem ja, to byłem ja. Nie no, miejmy nadzieję, że to nie była ostatnia reklama, jaką nagrałem. Całkiem w porządku pieniądze. Taka lekarska stawka, bym powiedział, jak za wkład pracy. Taki czasowy. Nie obraziłbym się za kolejną taką możliwość, bo dzięki temu, między innymi, mam nowy komputer, dzięki któremu teraz mogę dla was nagrywać. Dobra, to się skończy zgonem, jeżeli nie... No wallride'a prawie zrobiłem dla was. Ej, jest i Luxor, dobra, szczęście dopisuję. Pełen but. Dawaj.
Inaczej też niekomfortowe jest to rozstawienie sprzętu, czyli mikrofonu i całej reszty, dlatego że mam pada zbyt blisko mikrofonu i możecie słyszeć, jak naparzam w krzyżyk, kiedy biegnę sprintem. No ale to chyba też zwiększa waszą imersję, powiedzmy, i odczucia z mojej gry w GTA. Ale właśnie, jakiś materiał z PlayStation VR by się przydał, tak jak już przy imersji jesteśmy. Ale wam powiem tak zupełnie szczerze, że no, ostatni raz Google miałem na głowie miesiąc temu. No, więc chyba jednak gadżet. No brakuje tej gry, która by mnie przykuła do gogli na dłużej. No przeszedłem wszystko, co mogłem. Został mi Rix tylko, ale na to brakowało czasu jeszcze. Ale spokojnie, spokojnie. No toż inaczej, brakowało czasu. Nagrałem dla was materiał z Rix, Mechanized Combat League. Oj, nagrałem dla was trzy materiały nawet. Ale każdy się spieprzył. I dlatego właśnie jest rzeczony komputer, za który jeszcze popłacę troszeczkę. Dokładnie pół roku, ale jak się spłaci, to będę miał maszynę, w której będę mógł grać w nawet najnowsze gry z peceta przez no najbliższy rok albo dwa w najwyższych ustawieniach, więc czyżby piechol konsolowiec z krwi i kości miał się otworzyć na nową gałąź gamingu? Nie taką znowu nową. No ale w sumie zdarzało mi się kiedyś grać na kompie, jak byłem młodszy, jeszcze sprzed konsoli. Kurde, no w sumie. Nie, jeżeli macie jakąś ciekawą grę, która jest dostępna tylko na PC-cie, albo po prostu mogę wejść w jej posiadanie na PC-cie, ej, pozwólcie w komentarzu, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak sobie w nią radośnie pogrywam. Ale dobra, ale tymczasem, abstrahując od tematów pobocznych, gdzie jest ten basen? Nie, serio? No nie chciałbym skakać w ciemno, tam były gdzieś korty tenisowe i tak dalej, ale w sumie też mogę pójść na żywioł i po prostu wyskoczyć. Najzwyczajniej w świecie i celować w coś, co wygląda jak basen. Może jak się zbliżę do ziemi, to się troszeczkę zaskoczę, no ale zobaczymy. Dobra, lecimy. I tak już przeciążenie. Dobra, koleś, kontrola. Ej, jakiś tam basen jest w dole. Dobra, no dobra, no dobra, zwolnij. Żaden nie jest za tyle duży, żeby fajnie było w niego celować. O, chyba że tamten. Kurde, które miałem na myśli. Ej, tutaj ten centralnie pode mną. Ej, dobra. Trochę płasko, ale kto wie? No dobra. Zbyt płasko. Tak płasko jak naleśnik. Okej, czyli kolejna próba, ale... Moment, nie, no to nie był chyba ten basenik, prawda? Nie próbowałem trafić tu. To bym sobie utrudnił zadanie i poza tym, no, jestem prawie pewien, żebym tego nie przeżył. Dobra, trzeba wybrać inne miejsce. Ale znowu się muszę dostać w znajome rewiry. Dobra. Ej, pamiętacie, czego jeszcze dawno nie było? Teleportów. O kurde. Tym autkiem pójdzie zdecydowanie szybciej chyba. Znaczy, to jest teleport, tu się zapiekło. I teleporty w Dragon Ballowym stylu też powróciły. Oj, żyłem to... Nie! Dobra, okej, żyjemy. Chyba wiedzieli, że będę wykonywał często te challenge, Luxory podstawiają za każdym razem. Nie wiem, czy ten teleport nie zajdzie przypadkiem jakiejś krótkiej przerwy w międzyczasie. Dobra. Oj, nie, koś, nie, proszę, nie rób mi tego. Odlatuję, my tu zaraz nie będzie. Ja nie jestem w stanie ci zrobić krzywdy z Luxora, serio. O cholera, no. Chowaj się za hangarem. Muszę tylko dolecieć w okolice basenu, nic więcej, dobra, nara. Nie, serio, naprawdę, nie chcę, no to będzie trzecia próba. No nie chciałbym, żeby się nie udała, ale... No gdzie on jest? Dobra, tam zawisł w powietrzu, dobra, może zdążę mu uciec, to jest tylko helikopter, a ja mam samolot, cholera, no. Coś szybszego. No przynajmniej w teorii, ale... W praktyce różnie to może bywać, to jest tylko gra wideo, piecho. Co prawda nie taka zwykła gra wideo. Jedna z lepszych, to można powiedzieć śmiało, ale... Czy skrajnie realistyczna? Nie. Nie, gdzie tam? Gdzieżby w życiu? Nie. Nie. Dobra, basen. Dobra, kamera troszeczkę nie tak jak powinna być. Właśnie bardziej tam? Czy bardziej tam? Nie, bardziej chyba nawet rzekłbym tu. Dobra, parę basenów widać. Ej, tu jest taki hotelowy, fajny, duży. Czy to jest kort albo dywan? Cholera, nie, trochę mały. Ale, tam coś widziałem. Dobra, to przeciążenie tylko i próbujemy. Próba trzecia. Dobra, już wystarczy. Najwidoczniej. Gdzie jest ten basen?
Tam, daleko, kurde, za daleko może nawet. O ile to jest basen, ej, no jest kanciasty, no dobra, kit, to może być basen. Chciałbym, żeby to był basen, ale czy to będzie basen? Oj, nie wiem, oj nie, nie trafię, a może? Gdzie jedziesz? A może to... do tego drugiego, nie. Próba trzecia spalona. Pozostały jeszcze raptem dwie. Kurde, no nie chciałbym zacząć od faila. Challenge failed. Nie, nie, zbyt słabo. Dwie próby. Jak się odpowiednio dobrze skoncentruję, to się powinno udać. Nie, dobra, ale serio. Teleport. Ej, czy wy to widzicie? To ten koleś bezczelnie się kręci koło mojego pojazdu. No już pewnie go podziurawił. Każda opona przebita, gdyby nie to, że ma kule odporne. Jak co, kurde. Dostępny jest pojazd ruchomego celu, co? No i fajnie, nawet to nie zobaczy. Ej, ukradł mi samolot. Ale dobra, to, że ukradł mi samolot, jest mi nawet na rękę. Bo to znaczy, że nie zestrzeli mnie helikopterem. Chyba, że on po prostu chce go rozwalić. Nie, dobra, tam sobie jeszcze krąży. No dobra, już odleciał, cholera. Dobra, jest drugi. No i proszę bardzo, no dla każdego starczy. Tylko może szybciej i teraz, dobra, pytanie, czy słyszycie, to ja naparzam w krzyżyk. Ale właśnie, wiecie co jest najlepsze jeszcze w tym całym nowym zestawie? W całym nowym mieszkaniu, tym nowym podejściu do kanału. Najlepsze jest to, że tutaj łącze to jest 100 mega wysyłania, więc materiał w 1080 powinien się przesłać, no, w coś około godziny, może półtorej godziny. A nie jak było to poprzednio w 720 i zajmowało to dzień, czasami dwa. No pamiętam, że ja wrzucałem materiał z GTA Online, który trwał godzinę. No to wtedy bite 2,5 dnia się wrzucało, więc no. Teraz sytuacja powinna ulec diametralnej poprawie, więc jest też szansa na streamy. Bo z takim łączem można sobie na coś takiego pozwolić, więc... No, dajcie znać w komentarzu, czy gdzieś na Twitchu byście nie chcieli usłyszeć Piechola jeszcze. Znaczy, jest zawsze lepsza interakcja po prostu. Na bieżąco mówi się, co jest grane, też inaczej. Musiałbym najpierw skrzyknąć ekipę, która by to oglądała, bo tak... Walnąć strumyk dla dwóch osób, szlachetne i no, fajna inicjatywa, fajna, okej, okay, ale no, nie oszukujmy się. Większe pole do popisu mam w trakcie nagrywania materiału dla was, później mogę się jeszcze w edycji troszeczkę pobawić, te materiały są lepsze, ale... No jak będzie dla kogo strumykować, no to czemu nie? Dobra, próba czwarta. Czwarta? Kurde, mam nadzieję, że czwarta. Żeby mi było, że teraz spalę piątą i później będę się cieszył, że się udało, a koniec końców się nie uda. Nie, dobra, wypadałoby ją lepiej przygotować, niż lecąc do góry nogami tak po prostu. Najpierw trzeba wyhaczyć jakiś basen. Od tego może zacznijmy. Podstawowa kwestia. Drugą kwestią jest muzyka. Do poszukiwań. No dobra, tu jakby nie patrzeć w dole jest jakiś basen. Albo kort tenisowy. No to bywa zdradliwe. Gdzie jeszcze mi się nie zdarzyło pomylić, ale dobra, kit. Chyba zbyt ochoczo. I zostanie mi, kurde, ostatnia próba. No, no nie ma basenu, Piechol. Tu nie ma basenu, serio. Tu nie ma basenu. No jest tamten. Jakieś tam maleństwo. Cholera, to wcale nie jest basen. Piechol, to nie jest basen. Nie. A może? No, jest... O, obiecując. Nie, wcale nie, oj nie! Kurde, zgubił to. A może? Do kałuży gdzieś? W pobliżu? Nie. No to najpierw musiałby być deszcz. I ostatnia próba. Kurde, dobra. Tym razem trzeba się autentycznie postarać. Chciałbym, żeby to się udało. Dobra, może raz, dwa, trzy. Oj, spotkanie. Pytanie, czy będzie strzelał? Kurde, mam nadzieję, że nie. No, delikatnie, powolutku. To trzeba z głową zrobić, żeby mnie zaraz nie rozstrzelał tutaj. No, pięknie. Brawo, Piechol, brawo, Piechol. Ale dobra, że jesteśmy... Teraz tak, Luxor, szybko, cokolwiek, co lata, jest samolotem, nie helikopterem, dobra, może być. Pytanie, czy on zdąży dobiec, żeby mnie rozstrzelać, ewentualnie, nie wiem, co on chce zrobić nawet. Tam się kręci. A. Dobra, ale to nie jest chyba Buzard, prawda? To nie jest chyba Buzard. Mam nadzieję, że to nie jest Buzard. Koleś, lecisz, nie... Dobra, strzela. Niedobrze, ale spokojnie. Chyba, że ma rakiety. A próba piąta. Ostatnia. Nie mówisz, że ten koleś, którego właśnie tam zostawiłem.
Dobra. Nieistotne. Piąta próba. Przy akompaniamencie muzyki elektronicznej. Jak najbardziej. Znaczy, te bity pasują do dźwięku ciała, które uderza o chodnik. Mam nadzieję, że teraz do plusku wody się też dopasuje. No, trzeba być optymistą, jeżeli o to chodzi teraz. Dobra, jakieś zbiorniki wodne zwane basenami. No, no. Ej, ej, tam coś dużego niebieskiego. Nie. Nie, 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 to nie to. Stop, w ogóle nie ta dzielnia. To jest dzielnica przemysłowa. Luksusowe domki są tam chyba przed nami, prawda? No, też właśnie. Tu są wille i rezydencje. Dobra, no to może wyżej. Wypadałoby jeszcze, kurde, widzieć, gdzie są te baseny. Dobra, może... O. No parę ich tam widzę. Małe są. Są strasznie małe. Zbyt małe, żeby rozważać wpadnięcie za pierwszym razem do zupełnie nowego basenu. Dobra, kit. Widziałem tam jeden odpowiedni, prostokątny. Oj, kurde, kilka nawet. Ale teraz jeszcze trzeba trafić. Spokojnie, O, shit. To się nie uda. To się znowu nie... No, a może... No, rzekłbym, że... No! Noc! Challenge! Failed, nie? Aha, no dobra. Kiepsko zaczęliśmy. Mogłem to lepiej przygotować. No ale cóż, kochani, tak wygląda pierwszy odcinek od bardzo dawna z GTA Online. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Spodziewam się następnych challenge w komentarzach pod tym odcinkiem. Do usłyszenia następnym razem, kochani. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.